Kochani, najcenniejszą rzeczą u faceta, najcenniejszą rzeczą dla kobiety, najcenniejszą rzeczą u faceta jest jego osobowość. I ta osobowość, facet powinien swoją osobowość rozwijać. Czyli facet powinien mieć dużą osobowość, znaczącą osobowość, twardą osobowość i stabilną osobowość. Kochani, żadne osobowości, które nie są ani stabilne, ani długotrwałe, ani mocne, się nie liczą. Dlatego, kochani, chcę wam powiedzieć, najważniejszą rzeczą dla kobiety jest faceta ego. I to ego faceta powinno być nie tylko duże, nie tylko twarde, ale powinno być cały czas stabilne. Kochani, i to jest właśnie główna idea, główna rzecz. Każdy z nas facetów, każdy z nas mężczyzn powinien mieć duże, twarde ego. I jeżeli jest się mężczyzną, to się ma zawsze duże, zawsze twarde, zawsze stabilne ego. Ale go się nie pokazuje. Nie wyciąga go się na wierzch, tym bardziej przy kobiecie. No, jasne? No.